Upadłość konsumencka czasem przedstawiana jest jako świetny sposób na szybkie uporanie się z długami. W praktyce jednak jest zupełnie inaczej. Nie wystarczy złożyć prawidłowo przygotowany wniosek o ogłoszeniu upadłości. Oddłużenie to cały proces. Oczywiście jego zalety są ogromne i czasami to właśnie ogłoszenie upadłości jest jedynym sposobem na uporządkowanie sytuacji finansowej. Nie oznacza to jednak, że nastąpi to błyskawicznie. Są wprawdzie przypadki, kiedy od złożenia wniosku do umorzenia wszystkich długów mija zaledwie kilkanaście miesięcy. Znacznie częściej musisz jednak poczekać na to kilka lat. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ proces oddłużania składa się z kilku etapów, a większość z nich jest naprawdę złożona. W tym filmie chcę Ci wytłumaczyć, na czym dokładnie polega cała procedura ogłoszenia upadłości konsumenckiej od momentu przygotowania wniosku po umorzenie wszystkich Twoich długów. Odpowiem też na dwa pytania często zadawane przez osoby rozważające ogłoszenie upadłości, czyli jak długo trwa ten proces i ile to będzie kosztować. Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem oraz właścicielem kancelarii Klisz i Wspólnicy, w której zapewniamy pomoc prawną m.in. osobom zagrożonym niewypłacalnością. Pomagamy im zatrzymać postępowania przed komornikiem i sądem, uporządkować sytuację finansową oraz pozbyć się długów, przeprowadzając je przez cały proces upadłości konsumenckiej. A skoro mowa o całym procesie, to dzisiaj zacznę właśnie od przedstawienia kolejnych kroków wychodzenia z długu. Zanim do niego przejdziemy, chciałem Ci zasygnalizować, że każda osoba zainteresowana ogłoszeniem upadłości konsumenckiej może skorzystać z 30-minutowej bezpłatnej konsultacji z naszym adwokatem specjalizującym się w tego typu sprawach. Więcej na ten temat opowiem Ci w dalszej części filmu, a teraz przejdźmy do omówienia procesu oddłużania. Po pierwsze, żeby cała procedura się rozpoczęła, musisz przygotować, opłacić i złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Tutaj masz dwie możliwości. Możesz zrobić to samodzielnie lub skorzystać z pomocy prawnika. Na tym etapie musisz przede wszystkim pokazać, że spełniasz wymogi ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Do wniosku dołączasz konkretne dokumenty, które pozwolą ustalić wysokość długów i liczbę wierzycieli. Znaczenie mają więc m.in. umowy pożyczki, kredytu, wezwania do zapłaty, a nawet ewentualne nakazy zapłaty sądu i pisma dotyczące egzekucji komorniczej. Od razu dodam, że jeśli sąd ogłosi upadłość konsumencką, to takie postępowania zostaną zawieszone i nie będzie można wszczynać nowych. Złapiesz więc chwilę oddechu i łatwiej będzie Ci uporządkować swoją sytuację finansową. Wróćmy jednak do dokumentów. Oprócz tych dotyczących długów, musisz dołączyć też takie, które pozwolą ocenić Twoją sytuację finansową. Będą to więc np. umowy najmu, zaświadczenia lekarskie czy roczne zeznania podatkowe. Gotowy wniosek wraz z załącznikami musisz złożyć do sądu właściwego z uwagi na Twoje miejsce zamieszkania. Jeśli robisz to samodzielnie, to masz dwie możliwości, albo wysłać go w formie tradycyjnej, albo skorzystać z drogi online i użyć Krajowego Rejestru Zadłużonych. Z kolei, jeśli w sprawie reprezentuje Cię adwokat, to on zajmie się prawidłowym złożeniem wniosku, korzystając z formy elektronicznej. Gdy takie pismo zostanie już złożone, sąd sprawdzi, czy nie zawiera braków i czy spełniasz wymogi ogłoszenia upadłości. Przypominam, że te wymogi są dwa. Musisz mieć status konsumenta i być osobą niewypłacalną. Co to dokładnie oznacza, szczegółowo tłumaczę w osobnym filmie na moim kanale, do którego link widzisz teraz na ekranie. Jeśli chcesz wiedzieć na ten temat więcej, koniecznie go obejrzyj. Zachęcam też do subskrybowania kanału i zostawiania łapek w górę, by pozostawać na bieżąco. Wróćmy jednak do tematu upadłości konsumenckiej. Załóżmy, że Twój wniosek zostaje rozpatrzony pozytywnie. Oznacza to, że sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. I właściwie dopiero teraz zaczyna się cały proces oddłużania. Wraz z wydaniem postanowienia rusza bowiem tak zwane właściwe postępowanie upadłościowe. W tym momencie Twój majątek zmienia się w masę upadłości. Oznacza to, że kontrolę nad nim przyjmuje syndyk i następnie zaczyna go wyprzedawać. Pieniądze, które w ten sposób uzyska, przeznaczy na pokrycie kosztów postępowania, a w dalszej kolejności na częściową spłatę Twoich długów. Kiedy syndyk sprzeda już majątek, trzeba ustalić plan spłaty. Najprościej mówiąc, jest to harmonogram spłaty długu. Co ważne, ustala się go zawsze biorąc pod uwagę Twoją sytuację finansową. Taki plan spłaty będziesz realizować przez kolejne od 12 do 36 miesięcy. Dokładny czas zależy od tego, jak dużą część długów jesteś w stanie spłacić. Im większy jest 100%, tym krótszy będzie czas realizacji planu spłaty. W szczególnych przypadkach może się on wydłużyć nawet do 7 lat. Dotyczy to jednak przede wszystkim sytuacji, w których niewypłacalność jest efektem np. nierozważnego zaciągania kolejnych chwilówek. Przełóżmy to na praktykę. Załóżmy, że w momencie składania wniosku o upadłość konsumencką Twoje długi wynoszą w sumie 300 tysięcy złotych. Jednocześnie Twój majątek jest niewielki. Po jego sprzedaży i pokryciu kosztów postępowania pozostaje 100 tysięcy złotych. Ta kwota przeznaczona jest na częściową spłatę długów. W sumie wciąż masz więc 200 tysięcy złotych zadłużenia. Przy ustalaniu planu spłaty sąd stwierdza, że jesteś w stanie co miesiąc pomniejszać dług o kolejne 2 tysiące złotych. Ustala taki plan na 36 miesięcy. Oznacza to, że w tym czasie pomniejszysz dług o 72 tysiące złotych. Pozostaje więc pytanie, co się stanie z pozostałym zadłużeniem w wysokości 128 tysięcy złotych? Jak wspomniałem, głównym celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie. Jeśli więc zrealizujesz plan spłaty i wywiążesz się ze wszystkich nałożonych na Ciebie obowiązków, to na koniec sąd wyda postanowienie o umorzeniu pozostałych zobowiązań.
Uwolnisz się więc od pozostałego długu. To właśnie największa zaleta ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Na razie przedstawiłem tradycyjną drogę oddłużania. Czasami zdarza się jednak, że całe postępowanie wygląda nieco inaczej. Po pierwsze, może się okazać, że nie masz majątku lub jest on naprawdę niewielki. W żaden sposób nie odbierać to szansy na oddłużenie. Wtedy jednak etap wyprzedawania majątku jest siłą rzeczy albo bardzo krótki, albo w ogóle pomijany. Druga różnica dotyczy planu spłat. Zanim dojdzie do jego ustalenia, sąd musi sprawdzić, czy w ogóle jesteś w stanie spłacać jakiekolwiek długi. Może się okazać, że nie masz takiej możliwości, np. z uwagi na trwałą niezdolność do pracy. W takiej sytuacji sąd może wydać postanowienie o umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty. Ewentualnie zrobić to warunkowo. Wtedy, jeśli Twoja sytuacja w międzyczasie się poprawi i pojawi się możliwość spłaty długu, to plan spłaty jednak zostanie ustalony. Teraz, kiedy znasz już całą procedurę, na pewno widzisz, że czas trwania upadłości konsumenckiej wcale nie jest taki krótki i że może zależeć od wielu czynników. Znaczenie ma m.in. to, czy masz majątek, jak duży on jest, co wchodzi w jego skład i ilu jest wierzycieli. Tak naprawdę jeden z niewielu terminów ściśle określonych w przepisach dotyczy czasu rozpatrzenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Sąd ma na to 2 miesiące od chwili, gdy taki wniosek otrzyma. W praktyce jednak na tym etapie nie masz gwarancji, że tak się stanie. Często czas ten wydłuża się do 3-4 miesięcy. Na etapie sprzedaży majątku widełki czasowe są jeszcze szersze. Średnio przyjmuje się, że zajmuje on około 1,5 roku. Może się jednak zdarzyć, że sprzedaż majątku jest skomplikowana i czas mocno się wydłuży. Z drugiej strony, jeśli w ogóle nie masz majątku, to w ten sposób automatycznie postępowanie skraca się nawet o kilkanaście miesięcy. Pozostaje jeszcze kwestia realizacji planu spłaty. Jak już wiesz, sąd może go ustalić na czas od 12 miesięcy do nawet 7 lat, zakładając ten najgorszy scenariusz. Z kolei, jeśli umorzy długi bez ustalenia planu spłaty, to ten etap w ogóle cię nie dotyczy. Wszystko to sprawia, że cała procedura może trwać od kilkunastu miesięcy do nawet 9-10 lat, jeśli plan spłaty zostanie ustalony na 7 lat i będziesz mieć majątek, który syndyk może sprzedać. To duży rozstrzał. Na pewno jednak podczas konsultacji z prawnikiem uda się zawęzić te widełki. Analizując Twoją sytuację, adwokat będzie w stanie określić, które etapy zostaną przeprowadzone w Twoim przypadku, a w oparciu o swoje doświadczenie oszacuje też, ile każdy z nich może potrwać. Oczywiście nie będzie w stanie przedstawić precyzyjnych obliczeń, ale przynajmniej znacznie zawęzi podany zakres. Jak widzisz, podjęcie decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej musi poprzedzać gruntowna analiza. Właśnie dlatego w pierwszej kolejności proponujemy naszym klientom bezpłatną 30-minutową konsultację z naszym prawnikiem, który pomoże Ci taką decyzję podjąć, a także przedstawi naszą ofertę współpracy w całym procesie oddłużania. Mamy biura w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Bydgoszczy. Nadto oferujemy naszym klientom usługi zdalne. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie filmu i teraz na ekranie. Zadzwoń lub napisz, a pracownik sekretariatu umówi Cię na bezpłatną konsultację z naszym prawnikiem. Serdecznie zapraszam do skorzystania z pomocy naszej kancelarii, bo jak dotąd pomogliśmy wielu klientom przejść przez ten skomplikowany proces i umożliwiliśmy im nowy start. Pozostaje jeszcze pytanie, ile będzie kosztować Cię ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Na pewno na samym początku musisz opłacić wniosek o ogłoszenie takiej upadłości. Oznacza to wydatek 30 zł. Jeśli już na tym etapie reprezentuje Cię adwokat, to musisz doliczyć jeszcze opłatę sądową od pełnomocnictwa, czyli 17 zł. Do tego dochodzi wynagrodzenie dla adwokata, któremu powierzysz przygotowanie i złożenie takiego wniosku. Znacznie większy wydatek wiąże się z działaniami syndyka, któremu należy się wynagrodzenie. Na jego wysokość wpływa kilka czynników, takich jak czas trwania postępowania i stopień skomplikowania sprawy. Przepisy wprowadzają jednak pewne widełki. Punktem odniesienia jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za ostatni kwartał poprzedniego roku. Zgodnie z przepisami wynagrodzenie syndyka może wynosić od 1/4 do dwukrotności tej kwoty. Żeby ustalić wynagrodzenie w momencie kręcenia filmu, musielibyśmy więc sprawdzić wynagrodzenie za ostatni kwartał 2023 roku. Wtedy przeciętne wynagrodzenie wynosiło 7540 zł z groszami. Oznacza to, że wynagrodzenie dla syndyka mogłoby mieścić się w zakresie od 1885 zł do nieco ponad 15 tysięcy. Czasem sąd będzie mógł też podwyższyć takie wynagrodzenie do 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia, ale jest to wyjątek od reguły i dotyczy tylko szczególnych przypadków. Jeśli te koszty Cię przeraziły, to pamiętaj, że opłaty związane z toczącym się postępowaniem pokrywane są z wyprzedawanego majątku. Jeśli wciąż nie masz pewności, czy upadłość konsumencka jest dla Ciebie, to najlepszym rozwiązaniem jest skonsultowanie się z prawnikiem. Tym bardziej, że cała procedura oddłużania oznacza nie tylko zalety, ale i cały szereg wyrzeczeń. Co więcej, być może masz szczególne rodzaje długów, które zgodnie z przepisami nie mogą podlegać umorzeniu. Właśnie dlatego analiza konkretnej sytuacji ma tak duże znaczenie. Dziękuję za Twój czas i do zobaczenia w kolejnym filmie.